chciałem zacząć od bezsenności. Czy pan teraz dobrze sypia? Nie. To już chyba mi zostało, prawda? Ja nawet wziąłem jakieś proszki, ale teraz nie wezmę. I wolę nawet w ogóle nie spać. Ja to nawet przeżyję, wie pan. Ale normalnie nie ośpię jakieś 3, 4, 5 godzin. Góra 5, więcej nie. Tu leżę, włączę telewizor, patrzę w telewizor, czy czytam książkę, czy coś tam robię, prawda? Co jest głupotą, nie powinien, prawda? Powinien człowiek normalnie leżeć, a tego nie zrobię. Teraz, od kiedy mam komórki, nawet sprawdzę komórkę, prawda? Sprawdzę moje maile, co jest idiotyzm, prawda? W tej nocy tak było, prawda? I chyba to pierwsze, to drugie chyba tam nie spałem i potem spałem jednak. I jakie wtedy myśli krążą? Wie pan, no nie ukrywam, że teraz mam taki napięty ten program, prawda, i mam dużo rzeczy do zrobienia, dużo tam odłożyłem, więc tutaj zawsze są te jakieś myślenie, o cholera, tego jeszcze nie zrobiłem, tego nie zrobiłem, to, najpierw to, tamto. I tak samo jak piszę, na przykład, jak piszę, to moje myślenie, prawda, jakieś stanie, a może lepiej tak to powiedzieć, czy owak tak powiedzieć, prawda, więc to znowu, prawda, i ja bez przerwy. Czyli to są takie myśli na temat tego, co się aktualnie dzieje. Co się aktualnie dzieje, albo też czasem myślę o babci, prawda, na przykład ten problem z babcią i potem znowu nie zasypiam, prawda, bo sobie myślę, ach cholera, to nie był potrzebny, prawda, i trzeba to inaczej zrobić, prawda, trzeba jednak z nią się pogodzić. Myśli pan o tym, że się pan z nią nie pożegnał? Tak, oczywiście, tak. Po prostu ja zrywałem z nią, prawda, ona była taka twarda nazistka, aż do końca, jak zresztą wszyscy w mojej rodzinie, i aż do końca, i ja w pewnym momencie, kiedy już byłem studentem, kiedy już studiowałem w Polsce, to właśnie był powodem. Pisała do mnie jakiś list, taki głupi list, i ja odpisałem jeszcze głupi list, prawda, taki bardzo stanowczy, taki ostry, prawda, jak tylko potrafimy w takim wieku, prawda? Miałem 22 lata chyba, prawda? Wiedziałem wszystko, prawda? Wiedziałem, jak ten świat się kręci i jak powinien to traktować. Ona się bała i słusznie nawet się bała, prawda? Żebym nie wrócił, broń Boże, z żoną Polką i jeszcze gorzej z żoną Żydówką, prawda? Żydowską żonę z Polski, prawda? To było dla niej w ogóle nie do wyobrażenia, prawda? Więc ona, ta biedna, stara kobieta, tak się bała tego, prawda, że ten ukochany wnuk, o. Więc ja odpisałem tak stanowczo, że teraz już na zawsze zrywam z nią, z tym całym otoczeniem, z Amstetten, to jest takie miasteczko w Austrii, już nie chcę ich znać, prawda, i już nie będę tam pojechał, nic. I to zrobiłem. I myśmy zrywali, i ona też była taka twarda, więc ona też, o dobra, już nie płaciłem za studia, musiałem pracować. I aż do śmierci, aż śmierć się zbliżała, to wtedy ona się zwróciła do syna, młodszego brata mojego ojca, który napisał telegram, wtedy jeszcze telegramy funkcjonowały, prawda? Napisał telegram do mnie, ona umiera, babcia umiera i prosi, żebym przyjechał, żeby się pożegnać z nią. No i ja tam natychmiast pojechałem i pamiętam się, siedząc w pociągu, to jest krótka podróż z Wiednia do Amstetten, sobie myślałem, a cholera, co ja teraz jej powiem, prawda? Bo przykro mi było, prawda? Jeśli ona umiera. I sobie jedyne, co mogę powiedzieć, że przepraszam, kocham cię, babciu. I nic więcej, prawda? Po tej kłótni jakieś polityczne, niepolityczne w tym momencie zupełnie nieważne były, prawda, dla mnie. Zupełnie nieważne. Sobie zdałem sobie sprawę, że to jest głupia, stara kobieta, prawda, i z nią dyskusji nie ma. Przecież nie można dyskutować z takim człowiekiem. To jest zupełnie głupie, prawda? Ale ona funkcjonowała na innym poziomie, jak moja babcia, prawda, która mnie kocha i otoczyła mnie miłością, to normalnie funkcjonowała przecież, prawda? Niepotrzebny tutaj jakiś polityczny, prawda?
zrobiłem to, może nawet był potrzebny, prawda, bo inaczej by nie dała mi spokoju, prawda, to całe otoczenie, prawda, takie, oni ciągle, och, to politycznie to, tamto, prawda, i nazizm, i Hitler, i tego mój ojciec wielkim bohaterem, po prostu miałem to aż do nosa już nie wytrzymałem, więc nie wiem. No i tak, i te myśli też wracają w nocy, wie pan. Bo ta bezsenność się pojawiła kiedy? Kiedy pisałem książkę o moim ojcu. Przed tym spałem jak, nie wiem. Ja po prostu, to jest jeszcze takie pokolenie, prawda, my nie wierzymy w to, prawda, psychologię, to jest mi niepotrzebne. Ja panu dam przykład, ja mam raka, prawda, nieuleczalnego. I 2 lata temu pierwszy raz byłem w takim sanatorium, prawda? Miałem chemię i potem w sanatorium. I tam też jest jakieś spotkanie z psychologiem, prawda? Siedzi taka młoda dziewczyna, bardzo piękna zresztą, i są pojedyncze właśnie takie spotkanie, też grupowe, ale pojedyncze. Pojedyncze spotkanie miałem tam z nią i ona zaczyna, no dobra, to pan jest tutaj, ona miała tam coś tam, moją historię chyba. To teraz zaczynamy rozmowę o obawach pana, prawda, o lękach pana. Ja mówię, no to będzie krótka rozmowa, bo ja nie mam obawy, ja się nie boję. I rzeczywiście się nie boję śmierci, mojej choroby. To mnie nie bardzo interesuje. Więc to świadczy tylko o tym, że ja tutaj, no nie bardzo nadaje się to do psychologa, prawda? Nie boi się pan śmierci, ale myśląc o osobie bliskiej, zaczął pan cierpieć na bezsenność. No tak, tak. To jest trochę głupie, ale tak to jest. Tak to jest, prawda? To ciągle mnie śledzi, prawda? I dosłownie to mnie śledzi. Po prostu ja dostanę ciągle jakieś nowe materiały. To są czasem głupie materiały, prawda? Zupełnie nic nie znaczą. Ja na przykład ostatnio chyba 2 tygodnie temu dostanę jakiś mail od nieznanego mi pana, który jest archiwistą. On pracuje w takich małych archiwach, tam uporządkuje te małe archiwa. Więc on przypadkiem chyba pracował w Amstetten, to miasto, gdzie moja rodzina mieszkała, a w archiwum gminy protestanckiej, która była, pamiętam, naprzeciwko domu mojej babci. To była tam gmina protestancka. Moja rodzina była protestancka, prawda? Więc on tam znalazł jakiś dokument, czy to notatkę, bo to chyba nie dokument, notatkę, o tym, że mundur SS mojego ojca został pogrzebany tam w ogrodzie tej gminy protestanckiej. No dobra, to nie ma znaczenia, prawda? Ja bym przekonany, że to stało się w roku 1945, kiedy Rosjanie się zbliżyli, prawda, no to co zrobić z takim mundurem, spalić może nie bardzo, dobra, to pogrzebamy tam gdzieś w ogrodzie, prawda, żeby było nie widać. I dzwoniłem do niego, bo on podał telefon, czy to było w roku 1945, to mówi nie, to był przed 1938. Bo rzeczywiście wtedy naziści byli nielegalni w Austrii, prawda? I też policja szukała, czy oni się dowiedzieli, że będzie jakieś przeszukanie mieszkania, prawda? Bo oni mieli swoje kontakty w policji. Że oni dali znak, słuchajcie, będzie jakieś tam przeszukanie mieszkania, to lepiej co tam macie, to trzeba zachować, albo wyrzucić, albo spalić. No i ten mundur, oni tam do ogrodu, prawda? I to jest, no dobra, to nie ma znaczenia, prawda, to jest super historycznie, to nic nie znaczy, nie wiem, może ten mundur jeszcze tam leży, prawda, już nie mam pojęcia, nie będę szukał. Ale to tylko świadczy o tym, prawda, że ciągle jakieś nowe wątki się zjawiają, prawda. Ja nie prosiłem, ja nie szukałem tego munduru, prawda, ja w ogóle nigdy nie myślałem, a co się stało z tym mundurem mojego ojca, prawda. On chyba miał, no potem dostał drugi, prawda, bo to był przed 1938, ale to jest jakiś, wie pan, to jest, to świadczy o tym, że ciągle coś, jakieś nowe wątki, prawda, jak tutaj zdjęcie na okładce tej nowej mojej książki, prawda, to są dzieci, którzy hajlują w roku 1932, to było jedyne, co wiem, teraz już wiem, kim oni są, bo już
po ukazaniu tej książki ustaliłem, kim oni są. To nie moja rodzina, to są bliskie przyjaciele, właśnie dzieci tych przyjaciół. To też znowu nie ma znaczenia z tym, że ten fakt, że tutaj mamy dzieci, troje dzieci, ładnie ubrane, przypuszczamy się, to może być w niedziela, w ogrodzie, chyba rodzinnym, prawda, i stoją, albo jedna dziewczyna siedzi i hajlują. W 1932 roku, a Anschluss mamy w 1938 roku, więc to świadczy jednak o tym, się, jak głęboko zakorzeniony był wtedy już hitleryzm w Austrii, prawda, w pewnych kręgach. A teraz wiem, że to była rodzina notariusza lokalnego, więc on był tak wyższa sfera, tak byśmy powiedzieli, prawda, to mała miejscowość, blisko granicy Słowenii, więc on był kimś. To sąsiad to widział, prawda? Przecież tam widać. To nikomu nie przeszkadza, bo sąsiad może też jest nazistą. Dopiero parę lat temu się dowiedziałem o moim ukochanym dziadku, którego naprawdę bardzo kochałem, że on by, ja wiedziałem, że on był okropnym człowiekiem też, prawda? Nazista, przeprowadzi aryzację i tak dalej, ale też dowiedziałem się jeden epizodę, bardzo nieprzyjemną. Osobiście nieprzyjemno, mianowicie on był protestantem i oni tam mieli księdza katolickiego w Amstetten i ten ksiądz katolicki miał psa, a mój dziadek był myśliwym, więc on nienawidził tego księdza katolika, prawda, bo był inne wiary i był antynazista. Więc on kiedyś tam na polowaniu widział tego psa, tego biednego księdza, i zastrzelił tego psa. Potem niby coś tam, no, gonił jakąś sarnię, czy nie wiem, nie wiem, czy to naprawdę tak zrobił. Zastrzelił tego psa. Dobra. Ten ksiądz sobie kupił nowego psa. Pewnego dnia spotka mojego dziadka na ulicy w Amstetten i mówi: ach, dzień dobry, panie doktorze, widzi pan, mam nowego psa. A ten mój dziadek właśnie wrócił z polowania, był z bronią. Weźmie broń i mówi: miał pan, i zastrzelił na ulicy. Na ulicy, na smyczy był ten pies. Na smyczy był pies. Okrutny. Z tym, że to stało się już po Anschlussie, więc mój dziadek był kimś, a ten ksiądz miał już problemy polityczne, więc. Ale dla mnie, który ja bardzo kocham psy, więc to jest okropne, prawda? Sobie wyobrażam, że ten mój ukochany dziadek weźmie broń. Na ulicy zastrzeli tego biednego psa, który nic nie robi, jest na smyczy, jest grzeczny, prawda, waha ogonem, prawda, bo spotkają tam człowieka i on mówi: miał pan, czuk, i miał. Czy są, mówiąc takim językiem egzystencjalnym, zyski z tego? To znaczy, ma pan takie poczucie, pierwsza taka podstawowa lekcja, którą chcielibyśmy wszyscy odrobić, to znaczy, że te historie nas czegoś uczą. No, mi się wydaje się jednak tak, bo oni uczą mnie, przynajmniej, żebym rozumiał mentalność tych ludzi, prawda? I tutaj zawsze chodzi mi o mentalności, prawda? Żeby rozumieć, jak to się stało, jak to było możliwe, prawda? Jak to była mentalność. Bo przecież ta mentalność tkwi we mnie, prawda? Bo ja przecież zostałem wychowany w tej rodzinie, więc ja nie mogę powiedzieć, że dobra, to jest mi zupełnie obcy, prawda? To jest jakieś plemię afrykańskie, ja nie rozumiem, jak oni funkcjonują, prawda, że oni zjadają ludzie, czy Bóg wie co, jakieś dziwne, egzotyczne jakieś rzeczy tam wyprawiają, prawda? Ale zaraz, przecież pan jest inny. No, ja jestem inaczej ukształtowany. No, ja jestem inny z tym, że ja też jestem z tej rodziny, wie pan, i ja coś z tych mam, z tych ludzi, bo to ja powinien teraz siedzieć moja żona tutaj, wie pan, albo mój syn, prawda, i oni by mówili: a to taki inny, to znowu nie jest. To znaczy, co by konkretnie powiedzieli? Ja nie wiem, bo tutaj nie wiem po prostu, ale czasem żartobliwie moja żona jednak mówi do mnie: ach, ty Niemcem jesteś, prawda, ty Niemiec. A jaki to ma kontekst? Taki porządek, prawda, i to, i tamto. Politycznie to nie, prawda, bo to jest... No właśnie, to nie, ale jednak też, nie ukrywam, też chyba w
w kontakcie z moim synem. Ja nie byłem najlepszym ojcem. Byłem dosyć surowym ojcem. I czasem mój syn teraz ma 38 lat i jesteśmy w bardzo dobrym kontakcie, ale zdaję sobie sprawę, że jednak ja to inaczej funkcjonowałem jako ojciec w rodzinie niż moi przyjaciele. Wie pan? I to chyba miałem trochę, właśnie zostałem taki wychowany, prawda, taki surowy i takie niemieckie wychowanie, tak? I to mam w dalszym ciągu. Pytałem o to tak trochę podchwytliwie, o to, co by rodzina powiedziała, bo może to jest tak, że my nie jesteśmy tak bardzo sklejeni właśnie. To znaczy, że to jest jednak takie myślenie dosyć genetyczne, że pewne rzeczy przychodzą. Ja nie wiem, czy to jest genetyczne. Myślę, raczej wydaje się, że to jest jednak wychowanie, prawda, jak funkcjonujesz w rodzinie, jak oni... Na przykład ta kwestia, która bardzo często wraca, prawda, że myśmy nie pytali, prawda, myśmy tam, to było milczenie po prostu, byliśmy wychowani w takim milczeniu, prawda, myśmy nie pytali, a to nie było tak, że to nie wolno nam było, nie. Ja nie pamiętam, że kiedykolwiek moja babcia, czy dziadek, czy matka, czy ojciec mówili, nie wolno, nie pytaj tutaj, to czy nie obchodzi, nie. Myśmy po prostu nie pytali. Ja nigdy nie pytałem, nikogo nie pytałem, jak to jest, gdzie jest mój ojciec, dlaczego tutaj mam rodzinę w Amstetten, a drugą w Linz, jak to funkcjonuje. Nie, po prostu nie pytałem, to było dla mnie normalne, niby normalne, ależ normalnie oczywiście nie było to, prawda? Po prostu taki zostałem wychowany, to nie jest genetyczne, prawda? To nie jest genetycznie, nie, to jest po prostu otoczenie, coś tam, ja nie wiem. I do tej pory trochę to mam, wie pan, ja oczywiście teraz wstawiam bardzo, bardzo często pytanie, prawda, i ciągle. Milion pytań. Milion pytań, ale prywatnie ja inaczej funkcjonuję w dalszym ciągu, wie pan, prywatnie ja inaczej trochę na tych zasadach funkcjonuję. To właśnie trzeba by rozmawiać z żoną. Ja tutaj nie jestem najlepszym. Ja nie wiem, czy to nie jest, bo ja mam takie bardzo ludzkie wątpliwości, to znaczy martwię się o pana jako człowieka, to znaczy zadawanie pytań, wydobywanie kolejnych szczątków. Wiem, że pan zbiera takie dowody egzystencji, monety, tak, tak. Jakieś zęby, jakieś... Tak. Tak. Jakieś kawałki biologiczne, tak. Istnienia, to jest ogromne obciążenie. No oczywiście. Nie, to jest trochę też chore, wie pan, że w mojej bibliotece właśnie są te kości, prawda? To nie ludzkie kości, tylko właśnie ze zwierząt, prawda? Jakieś czaszka sarny, czy kuny, czy tego, owego, prawda? I to jest jak... No, to nie jest obsesją chyba. Nie. Mam nadzieję, że to jeszcze nie obsesja, ale trochę to śmiać się o czymś, prawda? I ludzie są trochę przerażeni, jak patrzą i tutaj te zęby, prawda, i te czaszki tam leżą. I tam są książki i tutaj nagle mam to. Ale skąd to? Bo to znowu jest taka historia tajemna. Jak to się zaczęło? Ja nie wiem, jak to się zaczęło, chyba jako dziecko. Ja zawsze wszystko zbierałem, wszystko co znalazłem, to zbierałem. To od dziecka. Mam taką pasję, prawda? I ja chodzę taki, patrzę w ulicę, prawda? I teraz na przykład jestem w Polsce i jeszcze nie znalazłem monety, więc tutaj zaczyna się problem, prawda? Już jestem 3 dni, a żadne monety? Więc to tutaj już trzeba szukać, prawda? I... Miałem ochotę panu podrzucić. Ale wiem, że to się nie liczy. To się nie liczy, nie. Więc, ale jestem pewien, że w tym okresie znajdę gdzieś tam jakąś monetę, prawda? Bo ja zawsze znajdę. I co taka moneta daje? I co taka moneta daje? Ja to potem mam wielki zbiór, prawda? Ja potem nie wiem, co się stanie z tym moim zbiorem. To jest jakiś skarb. Można powiedzieć, nic się nie stanie. To potem... Chowam i mam to z głowy. I parę monet zawsze mam przy sobie. Ale to jest tak, że są niektóre z tych rzeczy bardziej wartościowe dla pana, bo... Tak, to są jakieś trofee czy coś w tym rodzaju, prawda? I są łączone z nową książką na przykład, prawda? I teraz na przykład znalazłem monetę, jak byłem ostatnio w Słowenii, znalazłem monetę i tą monetę mam przy sobie i noszę przy sobie, aż skończę tą książkę. Mam nadzieję, że w tym czasie nie zgubię tą monetę, bo wtedy będzie problem.